Witajcie, kochani. Tak, tymi słowami, które właśnie zobaczyliście przed chwilą, można by streścić pewien fragment życia, życia Gracjany, który został właśnie zawarty i opisany w niniejszej książce. Wiem, że wielu z was być może jest mocno zdziwionych, jeśli kojarzycie ją tylko z wywiadów i ze swojego kanału, bo wygląda na kobietę szczęśliwą i spełnioną. Natomiast w pierwszym tomie zostały właściwie ujęte takie ramy czasowe od momentu jej narodzin aż po rok 2000. To był czas dość trudny, pełen wielu wyzwań, rozczarowań, ogromu cierpienia i beznadziejności. I książka ta jest w pewnym sensie z punktu psychologicznego dość ciężkim materiałem. Tym niemniej uważam, że warto się z nią zapoznać i przeczytać, ponieważ pokazuje ona tak naprawdę nie tylko do jakich złych czynów jest zdolny człowiek czy inni ludzie, ale jak silną istotą jest człowiek w swoim wnętrzu, jaką siłę daje miłość, jaką siłę dają dzieci, jaką siłę dają inne okoliczności zewnętrzne. Ale tak naprawdę to ta siła jest w głębi w nas. To są tylko takie impulsy z zewnątrz. I kluczowe w tym wszystkim jest to, jak postrzegamy rzeczywistość, jak na nią patrzymy, bo dla jednej osoby pewne zdarzenie losowe będzie już absolutnym końcem jej życia, podda się psychicznie i nic nie zrobi więcej. Załamie się totalnie, a dla innej będą impulsem do działania. I właśnie uważam, że ta książka, mimo że treść nie zawsze jest łatwa do czytania, powiem wam, ja sam jak pisałem ją, to musiałem sobie robić takie, no szczerze mówiąc, mimowolne, ale potrzebne przerwy, żeby troszeczkę upuścić siebie nadmiaru emocji, bądź nie dopuszczać do powstania kolejnych względem osób, które właściwie tak naprawdę nie znałem, prawda? Natomiast no nie trzeba jej czytać duszkiem, można ją czytać sobie na spokojnie, kontemplując pewne sytuacje, nie utożsamiając się oczywiście nadmiernie z nimi, bo to nigdy nie jest potrzebne. Natomiast książka ta pokazuje pewnego rodzaju drogę doświadczeń Gracjany tutaj w tym życiu, w tym ciele. I będzie to bardzo ciekawe porównanie dla wielu z was, ponieważ w tym materiale, w tekście, myślę, że około 80% informacji jest absolutnie wam nieznanych. Tego nie było w żadnych filmach, w żadnych wywiadach i będziecie mogli sobie zrobić takie ciekawe porównanie, taką syntezę, jak to było teraz, a jak jest dzisiaj. To jest dosłownie przepaść, to są dwa inne światy. Ja powiem szczerze, gdyby mi ktoś dał tę książkę i ja bym jej nie pisał, to uznałbym ją za scenariusz do jakiegoś filmu, tak jak właśnie François tutaj swojego czasu goszczący powiedział, że to jest, powiedział, o jakimś horrorze, o dramacie. Tak właśnie momentami ta książka wygląda. I być może ona jest też cenna też z tego względu, że pokazuje, iż na zmianę nie warto czekać, nie warto się łudzić, żyć jakimiś iluzjami, lecz po prostu trzeba autentycznie, samodzielnie działać, samodzielnie bądź z pomocą innych, ale jeśli inni nie wiedzą, że chcemy działać, że potrzebujemy pomocy, być może nigdy nam nie pomogą. Także zachęcam was do czytania tej pozycji. Uważam, że mimo do pewnego ładunku emocjonalnego, takiego balastu, można powiedzieć, który niesie, to jest finalnie w całym swym przekazie uwalniająca. No to może tyle przemyśleń na ten temat. Naturalnie jest to pierwszy tom, który, jak powiedziałem, kończy się w roku 2000 i są już mocno zaawansowane prace nad tomem drugim. Myślę, że w przyszłym roku ruszą nad tomem trzecim. To już będą najbardziej bieżące dzieje i bieżące przekazy, także, a może przede wszystkim Te niepublikowane, o których nie wiecie, także zachęcam do śledzenia tej książki na stronie u Gracjany, którą już podałem przed moim wejściem teraz na kamerze.
Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia przy następnej okazji. Trzymajcie się, hej, pa.